Siemacie, z tej strony Pan Rysownik i witam w kolejnym odcinku Moemonów. W ostatnim epizodzie złapaliśmy Niao i udało nam się pokonać Misty. Tak, jesteśmy tacy fajni, że pokonaliśmy Misty. Jeżeli się nie mylę, czy Niao... Tak, nie, myślałem. Niao ma Technician, myślałem, że ma pickup, że znalazł nam Berry. Dobra, zmienimy teraz, żeby wiatu trochę podtrenować i w miarę możliwości Niao. Złapaliśmy właśnie w ostatnim odcinku naszego Niao i pokonaliśmy Misty, czyli mamy już dwie odznaki i już jest ciężko. Naprawdę, naprawdę ciężko. Ale jest naprawdę fajnie. Wybaczcie, chyba miałem myszkę na tym. Nie wiem, czy to się nagrało. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale po prostu miałem kursor od myszki na ekranie emulatora. Okej, okay, więc udało nam się wygrać i teraz tutaj nie możemy przejść, ponieważ nie mamy kat. Ale możemy tutaj polecieć na dół. Tutaj już złapaliśmy Moemona w ostatnim odcinku, czyli nici z łapania kogokolwiek. I teraz tak, pytanie. Ile mam pokebali? 7. Powinno wystarczyć. Ponieważ... Przechodząc tędy do kolejnego miejsca... Ciekawe, że to są jakieś... Podobno to są jakieś przedmioty. Ciekawi mnie... Jak je znaleźć? Nigdy ich nie znalazłem, nigdy żadnego tej przedmiotu nie znalazłem. Ktoś z was znalazł? Słyszałem, że można tu jakieś fajne rzeczy znaleźć. Aha. Założymy się, że on daje jakiegoś Pokemona? Nie wezmę go. Mowy nie ma. Okej. Okay. Jesteśmy na drodze numer 6, a to oznacza, że... Czekajcie, tego wezmę najpierw. O, Citrus Berry. Bardzo się przyda. I ciekawe, co to jest? Jest tu coś? Jest! Rare Candy! Ekstra. Nie mam pojęcia. Pierwszy Moemon, jakiego jeszcze nie mieliśmy, a jakiego tutaj trafimy, możemy złapać. Tak, to już ten czas. To już ta pora. Czas na nowego Moemona. Gotowi? Lecimy. Pamiętajcie, nie może być to ktoś, kogo już miałem. Jeżeli jest Pokeball obok jego imienia, nie łapiemy. I mamy Lotada. Roślinnowodny. Totalnie nam się przyda. Moim zdaniem. Spróbuję na razie Quick Attackiem zaatakować. Pięknie, nie trafię w nas Mud Slap. Może mamy jakiegoś Thief? Może go ukradniemy? Wygląda na to, że jeszcze jeden Quick Attack powinien być w sam raz i możemy łapać. Pięknie, przyda nam się Lotad w drużynie. A, nie, chciałem Quick Attack. No dobra, trudno. W sumie to nie ma dużej różnicy. A, fuck. Zaraz, czy on teraz? Nie. Nie ma dostatecznie życia, wolę nie ryzykować, bo go zdając mnie zniszczę go całkowicie. Okej, okay, łapiemy. Pokeball, go! I... raz. Dwa. Trzy. Jest. Dziękuję, dziękuję. Mamy Lotada. Dobra. Jak dać ci na imię? Damy ci... Atat. Nie będzie. Lotad o imieniu Atat dołącza do naszej drużyny. Atat nam się przyda. Widzę, że ma wyższego speeda od innych i w deszczu podnosi mu się szybkość. No, całkiem ciekawe te. Całkiem ciekawe ataki. Cóż. Na razie mamy Viti od niszczenia wszystkich roślinnymi. Więc jeżeli trafimy na kogoś... jakiegoś innego Moemona będziemy mogli złapać, to zostawimy Atat tymczasowo. Jeszcze nie wiem, czy może trzymać tylko szóstkę i potem łapać, bo jeszcze jakby coś się zabrakło. Zobaczymy. Uwaga, powalczymy teraz trochę. Dawaj, stary. Okej, okay. Wiatu ma 19 poziom. Dzięki walce z War Turtle
I może chce się nauczyć double team, który nie wiem, czy jej się przyda. Jemu się przyda. Nie, na razie nie. I Izu ma 26 poziom. I niestety też się niczego nie uczy. Oj, Izu. Z tego co widzę, Wiato ma trochę średnio z życiem tej stoi, więc zmienimy. I zobaczmy, co ona posiada do walki. Rzucaj, ile masz. 1, 2 pokemony. Ze wszystkim sobie dam radę. O kurde, Furet. To już jestem mocniejszy. Dobra, robimy fake out na razie. Żeby właśnie zaflinchować. I spróbujemy zrobić screech. Nie trafiliśmy. O fuck. Raz. Dwa. Trzy. Nie. Miało. Kurde. Byłem pewien, że wytrzymamy. Serio. Myślałem, że znowu zaatakuję tym quick attackiem, co to było. Oh, fuck. Straszny początek. Co za straszny początek. Cholera. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Idź, Ukela. Ty sobie dasz radę. Myślałem, że jestem, wiecie, mam za wysoki poziom. Się okazuje, że nie. Jestem w sam raz. Ledwie sobie daję radę. Dobra. Zniszczyłeś rollout. Zniszczymy ciebie też atakiem, który trafia parę razy. Zobaczymy, czy to wytrzymasz. A, nie trafiliśmy. Oho. O, wow. To autentycznie dużo zadaje. Po 8 za jednym razem chyba. Okej, okay, nie możesz się stąd bawić. Water Pulse. Wow, okej, okay. Taki Furet jest niebezpieczny. Traf się, proszę. Fuck. Okej, okay, dobra, jest naprawdę... nie podoba mi się to. Jeżeli mogę być szczery. Ale kurde, na pewno nie jesteście zadowoleni, że straciłem. Nie, o... Na pewno nie było takiego planu czy coś. Pikachu. Viti, tylko ty masz wystarczająco życia, aby wygrać z Pikachu. No i oczywiście. Nie widzę tego ataku. Dobra, tak chcesz walczyć? Pełen, dostajesz pełen zestaw. Leech Seed. Sam tego chciałeś, stary. Zobaczmy, jaki jesteś dobry. Ta, to ci nic nie da. Okej. Okay. Secret Power. Fuck. Najgorszy atak na świecie. Double Team. Dawaj, Viti. Oh, wow. Ej, dobra. Bez żadnej w ogóle nawet nie ma co podejmować w ogóle jakiejś rozmowy. Viti jest najpotężniejszym, co posiadam w całej drużynie. Wow. Kurde, szkoda nie o na to. Nie jestem z tego zadowolony powodu. Mamy naszego Lotada, ale... Elijah chce walczyć z swoim Ledianem. O, wow. To może być problem. Kurde, no choć kto poradzi sobie z Ledianem. W ogóle ty masz przeciwko latającym ataki. Ledian jest chyba robak latający, co nie? Jak mi się wydaje... O, fuck. Light Screen. Dobra. Rock Tomb. Tak. Dobrze pamiętam. Pięknie. O, jest. Przez sekundę myślałem, że ma jakieś odbicie, w sensie, że mój atak dostanę teraz moim atakiem. Wiecie, że ma jakiegoś kontera czy coś. Nie wiem czemu kojarzyła mi się ta ściana z kontrą. Oh yeah. To było straszne. No i kończymy to Water Pulse'em. No, Mach Punch 1. Nic takiego.
Ja jestem zbyt, jestem po prostu już zbyt, podchodzę wręcz psychopatycznie do chronienia tych Pokemonów. I Ninjask, który jest przerażający. Cały czas double team i właśnie będzie, i ma pewną umiejętność, która zwiększa jego szybkość z każdą turą. To jest najgorszy możliwy przeciwnik. Niszczyć Ninjaski od razu. Jak tylko traficie, nawet nie czekajcie. Z każdą turą są coraz lepsi. O właśnie. Speed boost. Jedna z lepszych tych umiejętności w całej grze. I ma jeszcze Fury Cutter, który z każdą turą coraz więcej zadało. Najgorsze combo. Mam nadzieję, że nie słychać tego w mikrofonie, ale drapię się po brodzie. Nie czemu, chyba rośnie od nowa i mnie swędzi. Okej. Okay. Pięknie ukryła. O, Waterstone. Ha, był tutaj Waterstone. Idź ukryła. Jak słabł, tylko ukryła. Robi się niebezpiecznie. Rocktomb, błagam. Ukela, chociaż żebyś ty została do końca. Ty i Viti. Okej, okay, okej. Okay. Czyli wytrzymam jeszcze pewnie jedną turę. Tak, 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 tak. Wiem. Shroudet i Mist. Tak, 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 jest super. Water Pulse. Okej. Okay. Rozwaliliśmy ciebie. Serio, jest trudniej niż myślałem. 20 poziom dla wiatu. Pięknie. Ciekawe, kiedy się zmieni w Swallow i PJ. Okej, okay, PJ. Boję się PJ-a. Wbrew pozorom, boję się każdego. Czy chcę ryzykować? Tak, Rocktomb. Fuck. Fuck. Okej. Okay. Od nowa. Czy chcę ryzykować? Tak. Jest. Pięknie. Pięknie, Ukela. Pięknie. O nie, Pidgeotto. Hoothook, myślałem. Okej, okay, jeszcze raz, czy chcę ryzykować? Tak, Rocktomb. Jest. Dobrze, to nie był Noctowl. O kurde. Hypno, fuck. Uśpił nas. Dobra, co możemy zrobić? Izu, ty musisz, niestety, sorry. Wiem, że nie chcesz, ale musisz iść. Wiem. To jest straszny atak i w ogóle, ale wiem. Ale musisz ty. Dobra. Jest. Dobra. Pięknie. Dobra. Sorry, musiałem zmienić, jak mój tyłek siedzi. Okej. Okay. Mam teraz taką wygodny taki fotel. Więc strasznie jest, naprawdę fajnie teraz się siedzi i nagrywa wszystko. Okej. Okay. Spiro. Damy radę. Nie damy rady. Czemu jest wiatr na starcie? Fuck. Źle. Viti, idź ty. Wytrzymasz cios Spirola. Nawet jakby to miał być wing attack. Wytrzymamy. To jest nic. Dawaj, bierz na kratę. Dobra. Secret power. Sekretna moc. To mi się nie podobało. To mi się bardzo mocno nie podobało. To było... Mogłem stracić Viti. Serio, gdyby był krytyk, straciłbym Viti. I Raticate, który jest jednym z najgorszych Pokemonów w historii. Co ja mogę zrobić teraz? Mogę wysłać Izu. Czekaj, co ty Izu masz tutaj przy sobie? Mogę zrobić mu wtedy Stun Spore. Izu, nie chcę cię tracić, serio, ale tylko ty masz wytrzymać ewentualnie i sparaliżować go. A to jest nasza jedyna szansa, żeby pokonać Raticate'a. Fuck. Okej. Okay. Stun Spore, proszę, traf. Jest. Ona ma super, te Compound Ice.
Bogiem przeżyj, Izu. Fuck. Jest, 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 jest. Czy chcę wysłać Viti? Czy Viti wytrzyma? Kto ile ma defensa? 42. 32. Dobra, masz więcej. Czy ktoś ma więcej? Nie. Viti ma najwięcej z całej drużyny. Dobra, Viti. Robimy to tak. Pulsuit! O nie! Ty draniu. Gdyby nie był krytyk, byśmy wytrzymali. Widzieliście, co zrobił? Pulsuit. To jest, jak się zmienia Pokemona, to ten atak ma wtedy więcej zadaje obrażeń. Tak. Izu, która jest taka wspaniała i w ogóle i tyle nam pomogła, odpadła. Fuck! Serio, dopiero co zacząłem nagrywać i już, kurde, dwa Pokemony poszły. Fuck, cholerny Raticate. Przeżyłem Misty. Nie podoba mi się to. Bardzo. Leech Seed. Potrzebujemy tego, bez tego nie wygramy. Dobrze, chociaż tyle. Serio, Izu, chociaż nam pomogła pokonać Raticate'a głupiego. A już było tak fajnie. Już miałem... Myślałem, że mam fajną drużynę. Już myślałem, że zostaną dłużej. Nie. Niestety. Zawsze spodziewałem się, że Izu odpadnie, ale myślałem po cichu, że fajnie było, gdybym był pierwszą osobą, która pokonała Fire Red Omega z Butterfree w drużynie. Niestety nie dało rady. Szkoda. Żegnaj, Izu. Byłaś świetny po prostu moim monem. A ty, dzieciaku, jesteś straszny. I tak dotarliśmy do miasta Vermilion. Czas na pożegnanie. Depozyt. Żegnaj, Niao. Niewiele pomogłaś, ale... Ale... Byłaś przeurocza. Szkoda, że tak się stało, naprawdę. Naprawdę szkoda. I... Izu, odpowiadasz za większość wygranych w tej drużynie. Gdyby nie twoja szybka ewolucja i duża siła i pomoc przy walce z Misty i Compound Ice i paraliżowanie, nie dalibyśmy rady. Obok Viti byłaś najlepsza w całej drużynie. Żegnaj. Kurde. Tak mi szkoda. Tak bardzo mi szkoda. Co nam pozostaje? Tutaj idziemy po rower szybko. A nie, tu idziemy po lepszą tą. Po lepszą wędkę. Dobrą wędkę. Mogłem tutaj złapać kogoś, jakiegoś Moemona, wiecie, na wędkę, ale nie wiem, czy jest sens. Patrzcie, tu mamy trawę. Więc uwaga. Pierwszy Moemon, jakiego tutaj trafimy, a którego jeszcze nie mieliśmy, możemy złapać. Uwaga. Ej, przesuń się, Macho. Macho, cholera. Przesuń się. Dobra. Uwaga. Może to być coś fajnego. Aipun? To jest tak dziwny wybór, że nigdy bym się nie spodziewał. Idź, Viti. Bo ty masz go sparaliżować, zapomniałem, że nie mam już Izu. Ale dziwne. Tak, tak, Gilgo 16 i nam to obniża atak. I defensa, o wow. Stunspore? Aipun? Serio? To takie... dziwne. Więc co spróbujemy w niego Mega Drainem uderzyć raz? Raz. Wiem, że Aipun są całkiem wytrzymałe, więc dlatego tak ryzykują. Raz.
Jest okej. Okay. Dobra, jeszcze raz mogę uderzyć wyższego. Oj, to nie wygląda za dobrze. Strasznie nam obniżył już defensa i atak. Muszę zmienić niestety BT. Nie chcę ryzykować utraty BT. Idź. Ukela. Masz kupę HP. Niezłego defensa. Powinno być okej. Okay. Jeszcze jest spojrzany. Pięknie. Dobra. Spróbujemy jednego Rock Tomba może, co? Dobra, próbujemy jednego Rock Tomba. Nie trafił. Kurde. Te jego gilgotki, bo tykul oznacza gilgotki i tak trochę mnie zaczynają martwić. Dawaj, jeden Rock Tomb. Błagam, przeżyj go. Jest. Pięknie. Baton Pass? Myślałem, że ucieknie. Myślałem, że Baton Pass też mu pomaga w ucieczce. Uwaga. Pokeball. Leć. Potrzebujemy Apuma. To będzie nasz drugi złapany mojemu. Raz. Fuck, będzie ciężko. Mam tylko 5 pokebali jeszcze. Ryzykować Rock Tomba jeszcze jednego. Poczekam, jakbym jeszcze raz atak zmniejszył. To wtedy spróbujemy. Uwaga. Pokeball. Złap go, złap go, złap go, złap go. Raz. Dwa. Trzy. Jest. Jest. Dobra. Okej. Okay. Mamy Aipum. Jak dać ci na imię? Illef. Nie będzie Illef. Illef dołącza do drużyny. Pokaż Illef, jakie masz statystyki i jaką masz umiejętność. Podnosi przedmioty. I ma całkiem niezłe statystyki, szczególnie szybkość, która jest mega fajna. Dobra, może nie masz tak fajnych statystyk jak niektórzy inni w drużynie. A nie jest źle. Co ty tu masz? Astonish, Baton Pass, Tickle jest bardzo fajny. No i Free Swipes. No cóż, Illef. Obyś nam pomógł. Bo przyda nam się każda pomoc w walce z Lieutenant Sergeant. Oj, każda. Dobra, wiecie co? Idziemy teraz jeszcze po rower. Ty. Dawaj rower. Tak, tak, tak. Chcę posłać w twoim rapidaszu. Bla, 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 bla. Tak, jest wspaniały, super i w ogóle. Co to jest straszne. Pięknie. Ciekawe, czy jest jakiś dzieciak, który nie chciał słuchać twojego rapidaszu i nigdy nie dostał roweru. Dobra. Mamy bon na rower. Tutaj możemy zetrzeć drzew, ściąć drzewko. Czemu tam jest siostra Joy? Interesujące. Tu mamy jakiś ludzi. Okej, nie chcę z wami rozmawiać, bo jesteście nudni. Tyle razy grałem w tę grę i nadal zapominam, co się dzieje. Tu jest... Tu nie ma Snorlaxa. Dlaczego tu nie ma Snorlaxa? Tu powinien być Snorlax, nie? Nie, nie powinien być. Snorlax jest jeszcze dalej obok. Tutaj jest Snorlax chyba w Heart Gold, Soul Silver. Nie, czy mi się pomyliło. Nie wiem, czy chcę łapać trzeciego Moemona tutaj. Wiecie, w ostatnim odcinku wysłaliście dla Niao tylko chyba 3 albo 4 prace. I tak zastanawiam się, jak złapię 3 Moemony, czy ktokolwiek z was narysuje, czy dostanę 3 prace, wiecie, z różnymi Moemonami. Inaczej będę musiał czekać pewnie dalej. Z drugiej strony, wiecie, lecimy na statek. Co będziemy się bawić? Tak, mam, proszę, mój bilet. Okej. Okay. I jesteśmy na nowej drodze, SSA. Tutaj możemy złapać tylko raz. Mam jedną okazję, żeby złapać Moemona, więc teraz z niej skorzystamy. Uwaga, Good Road. Musimy tutaj skorzystać. A, nic nie ma. Jeszcze raz. Może jakiś Gyarados by się trafił? Zobacz.
Ej, wiem, że tu coś jest. Jest. Uwaga. Pierwszy, którego nie mieliśmy. I jest to Magikarp na 14. I wiecie co? Łapiemy go. Totalnie go łapiemy. Co, ja nie złapię Magikarpia? Mały teraz, mała ciekawostka. Czy wiecie, że po japońsku atak, który u nas przetłumaczono jako splash, nazywa się podskakiwanie? Takie, wiecie, szamotanie się, takie tarzanie się. Dlatego na przykład Azumarill, tak, ten, który jest takim malutkim przed ewolucją Marilla, ta dziecięca, co jest na takiej piłeczce, dlatego ma atak splash, bo po japońsku po prostu skacze na tej piłce. Dlatego u nich to się nazywa jump, coś takiego by się powinno być przetłumaczone. Uwaga, łapiemy Magikarpia. Raz, dwa, trzy. Jest. Mamy go. Najpotężniejszego ze wszystkich Moemonów. Jestem pewien, że Gyarados wygląda niesamowicie. Jak dać ci teraz na imię? Wiem. Wiem, jak dam na imię. Powinno być okej. Okay. Powinno być w sam raz. Mystery Skulls Magic. Kto z was nie wie? Wygooglujcie sobie na YouTubie, poszukajcie teledysku Magic z zespołu Mystery Skulls. Powinien wam się spodobać. Zresztą puszczałem go nieraz na streamach z rysowania swoich. Dla mnie Magikarpia wydaje mi się, że to będzie w sam raz, więc MS Magic dołącza do drużyny. Wydaje mi się, że to jest świetna nazwa dla niego, jeżeli ma z nami być dłużej. Spójrzcie, jest odważny. Takiego właśnie potrzebujemy. Powinno być okej. Okay. Nie wiem tylko czemu jeszcze... Zaraz. Czy mogę wyjść? Mogę. Dobra. Zapomniałem się wyleczyć. Lecę się najpierw wyleczyć. I wiecie co? To będzie dobry moment, żeby jednak zakończyć odcinek. Mam nowego Moemona. A w następnym odcinku pójdziemy na statek i zajmiemy się całym statkiem. Co by na to? Powinno być okej, co nie? Więc... Dzięki wielkie, że jesteście i... Wybaczcie, że tak wyszło. Nie chciałem, żeby Izu i Niao odeszły. Ale w kolejnym odcinku powinno być okej. Jeżeli tylko uda nam się MS Magic dobić do 20 poziomu. Trzymajcie się więc i do zobaczenia za tydzień. Cześć!